Po pogrzebie nastało zwyczajne życie. Bardzo mi jej brakowało. Prawie zapomniałam, jak mnie traktowała, ile śniaków jej zawdzięczałam, jak się jej bałam. Po prostu tęskniłam. Gdy wychodziłam z domu, wyobrażałam sobie, że kiedy wrócę, będzie na mnie czekała. Nie martwił mnie nawet fakt, że mogłabym oberwać. Chciałam tylko, żeby znów żyła, żebym mogła zobaczyć jej twarz, powiedzieć: Mamo. Najgorsze były noce. Przez cały rok mama przychodziła do mnie we śnie. To były koszmarne, dręczące sny, najgorsze, jakie można śnić. Takie, w których pozornie nic się nie dzieje, ale jest jakiś rodzaj napięcia i poczucie, że zaraz coś niedobrego się wydarzy. Widziałam ją tak, jakby jeszcze żyła. Leżała na wersalce z rozrzuconymi włosami i wpatrywała się we mnie z wyrzutem. Budziłam się wtedy spocona i przerażona. Babciu, mama znów mi się dzisiaj śniła, opowiadałam przestraszona. To było tak realne, myślałam, że ona naprawdę jest koło mnie. Czułam, jakby miała do mnie pretensje, że jej nie uratowałam. Mama, na pewno nie ma do ciebie o nic pretensji, tłumaczyła babcia. Wiele z nią przeszłaś, stąd te sny. W przyszłym tygodniu odprawią mszę świętą za mamę. Wszystko się uspokoi. <noise> ale msza niczego nie zmieniła. Sny nadal wracały. Cała rodzina wiedziała o tym, że miałam problemy ze snem, że co noc nawiedzała mnie mama. Codziennie budzę się przerażona i niewyspana, opowiadałam Cioci-zidzicę. Nie wiem, co robić. Ciocia pocieszała jak umiała, ale nie znalazła rozwiązania. Po jakimś czasie Andrzej nocował już u mnie. Nie było mamy, która mogłaby czegoś zabronić. Kiedyś pokłóciliśmy się o coś. Rozzłoszczony szybko się ubrał i chciał wyjść. Zostań, błagam cię. Zerwałam się i stanęłam przy drzwiach. Przecież wiesz, że boję się zostać tutaj sama. Mama może do mnie przyjść. Co? Zaśmiał się. Przecież ona nie żyje, nie wmawiaj sobie niczego, to jakieś fanaberie. Wychodzę i tyle, nic ci nie będzie. I tak zrobił. Nie dałam rady sama przenocować. Poszłam do babci. Po prostu nie mogłam wtedy zostać sama. Sny z mamą męczyły mnie przez okrągły rok w końcu. Odeszły, a ja poczułam ulgę. <śmawia> Moja biedna mama. Kiedy teraz myślę o niej, jestem pewna, że musiało ją coś złego spotkać. I dlatego tak mnie traktowała. Skrywała pewnie jakąś mroczną tajemnicę, coś, o czym ani ja ani nikt inny nie wiedział. Nie uwierzę, że poniewierała mną tylko dlatego, że mnie nie kochała. Pamiętam wszystkie słowa, jakie wypowiedziała, również te złe, a mimo to pragnę ją usprawiedliwić. Chcę, żeby została w mojej pamięci choć trochę inna, nie taka groźna, żebym nie musiała się jej bać na okrągło. Chcę, żeby w moich wspomnieniach była zwyczajną mamą. Kiedy zabrakło mamy, nie wiedziałam, co ze mną będzie. Miałam nieco ponad szesnaście lat, nie mogłam więc jeszcze o sobie decydować. Ojczym zniknął zaraz po pogrzebie, nie przeprowadził się daleko. Zamieszkał u sąsiadki, matki Zbyszka, który w dzieciństwie pożyczał mi rower. Prawdopodobnie ich romans zaczął się już znacznie wcześniej. Może właśnie o to kłócili się z mamą? Czasem słyszałam jakieś strzępy awantur. Może wtedy, gdy wróciłam do domu, on wcześniej ją uderzył? Może coś jej zrobił i dlatego tak leżała? Tego nigdy się już nie dowiem. Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Kiedy przyjechał lekarz z Pogotowia, była pijana. I to było jednoznaczne. Nikt nie dociekał prawdziwej przyczyny zgonu. Ojczym zabrał z naszego mieszkania dosłownie wszystko: zostały puste ściany. Mnie też próbował z niego wyrzucić. Po pogrzebie wszedł do naszego mieszkania i zaczął rozglądać się dookoła. Zabieram te rzeczy, oznajmił. Odsuń się, zrób miejsce, muszę się z telewizorem zmieścić. Dlaczego to zabierasz? Babcia stanęła ojczymowi na drodze. To nie są tylko twoje rzeczy, także grażynki. To jej matka je kupowała i ona je spłacała. Nie masz prawa ich ruszać. W dupie mam wasze prawo. Odesłał się jak zwykle ordynarnie. A Grażyna pójdzie do domu dziecka, nieletnia jest. Nie wychowywałeś jej, nic ci do niej, krzyczała babcia. W końcu podeszła do ojczyma i wypaliła mu prosto w twarz. Ona już dosyć się nacierpiała. Nie będzie się teraz po obcych ludziach tuwała. Nigdzie jej nie oddam. Tak? Stawiał się. No, co zobaczymy, jak będziecie gadać, kiedy odwiedzi was dzielnicowy. Może przyjść nawet pięciu dzielnicowych. I tak nikomu nie oddam mojej wnuczki. W głosie babci wyczuwało się rozpacz, ale i determinację. Z nią czułam się bezpieczna. Nigdy by nie pozwoliła, żeby mnie ktoś zabrał. Ciocia zresztą też by do tego nie dopuściła. Wstawiłaby się za mną. Poza tym pracowałam, zarabiałam na siebie. Przez jakiś czas rzeczywiście miałam na głowie dzielnicowego. Przyjeżdżał napuszczony przez ojczyma i zawsze mnie straszył, że tak nie może być, że skoro nie jestem pełnoletnia, to muszę trafić do domu dziecka. Panie dzielnicowy, po co pan jej to mówi? Przecież i tak pan jej nie zabierze, bo idzie do domu dziecka. Denerwowała się babcia. Chyba ma pan serce, tu u mnie ma najlepiej, tam ją zmarnują. Nie wiem, czy dzielnicowy miał rzeczywiście dobre serce, ale w końcu dał nam spokój. Tamta sytuacja wydaje mi się dzisiaj co najmniej dziwna. Nastoletnie dziecko może pracować na noce, może żyć w rodzinie, gdzie pije się od rana do wieczora i nikt nie interweniuje. A kiedy umiera matka, straszy się je domem dziecka. I dzieje się tak, chociaż ma babcie i ciocie, które mieszkają za ścianą. No kto wymyślił takie prawo? Prawo uderzające w najsłabszych i bezbronnych? Świat jest przeciwko mnie. Wtedy często tak myślałam. Stanęło na tym, że mieszkałam sama. Andrzej przyjeżdżał do mnie. Już wtedy nierzadko pijany. Powoli uświadamiałam sobie, że po prostu lubił alkohol. Nie budziło to wtedy mojego niepokoju. Popijał już nieźle na przystani, kiedy się poznaliśmy, ale kto by się wtedy tym przejmował? Były wakacje, piękna pogoda, wolny czas. To wiele tłumaczyło. Nie zdawałam sobie sprawy, że pił często, i od dawna. Bardzo mi imponował. Gdy go poznałam, miał 21 lat, był o 6 lat starszy ode mnie. Może nawet to, że pił alkohol, Sprawiało, że wydał mi się bardziej męski. Takiej smarkuli, jaką wtedy byłam, łatwo zaimponować czymś, co zamiast podziwu powinno zaniepokoić. Nie słuchałam ani babci, ani cioci, którym nie podobało się, że od początku naszej znajomości przyjeżdżał do mnie podpity. E, to nie jest dobra wróżba dla związku, przestrzegała mnie babcia. Mało to się z pijanymi naszarpałaś? I po co ci to? dorzucała ciocia. Poszukaj sobie spokojnego, niepijącego chłopaka <laughs> łatwo powiedzieć kiedy ja tylko takie życie znałam. Dzisiaj psychologowie nazwaliby to powieleniem wzorca matki. Podświadomie wybrałam coś, co, choć niekorzystne dla mnie, było mi bliskie i znane. Wiele czynników złożyło się na to, że choć chciałam jak najlepiej, przede wszystkim dla własnych dzieci, popełniłam wiele błędów. Wtedy jeszcze nie piłam nałogowo, nie ciągnęło mnie do alkoholu. Później, kiedy i ja chciałam spróbować, Andrzej mi nie pozwalał: Nie będziesz pić już mówił Picie skraca życie. W takim razie dlaczego ty pijesz? Może mi nie zależy na życiu, ale ty musisz żyć długo. W nauk ciągnął go Władek, sporo starszy od Andrzeja. Spotykali się i popijali razem z wieśką, żoną Władka, która w moich oczach była niemal seniorką w tym towarzystwie. Ach, miała mocną głowę, mogła pić bez końca. Doszło do tego, że razem z tym okropnym władkiem zaczęli pędzić bimber. Często się zdarzało, że nie byli w stanie czekać, aż będzie gotowy. Wypijali go w trakcie produkcji. Prawie zawsze, kiedy spotykałam się z Andrzejem, był mniej lub bardziej pijany. Andrzej, pytałam go, dlaczego ty się nigdy nie spotkasz ze mną na trzeźwo? Przecież ja jestem trzeźwy zapewniał. Jednak chwiał się tak, że trzeba go było podtrzymywać, żeby nie upadł. No przecież jestem zupełnie trzeźwy, co nie? Chyba nie wiesz, co mówisz. Złościłam się. Jednocześnie było coś, co mnie do niego nieprawdopodobnie ciągnęło, jakiś magnes, którego siły nie mogłam pojąć. Trzeźwy człowiek nie trzyma się cały czas poręczy, żeby nie upaść. Jak ktoś jest trzeźwy, to sam potrafi ustać, tłumaczyłam. A on bełkotał swoje. I później było już tak przez cały czas. Andrzej miał zdolności muzyczne. Grał na gitarze i akordeonie, ładnie śpiewał. Miał też talent malarski. Potrafił malować konie, pejzaże, portrety, martwą naturę. Te jego konie były porównywalne do wierzchowców kosaka. Moim zdaniem, te Andrzeja były znacznie piękniejsze. Miał do malowania niezwykłą cierpliwość. No, oczywiście tylko wtedy, kiedy był trzeźwy. No, to niestety zdarzało się rzadko. Rozstawiał wtedy sztalugi, ustawiał płótno, szukał dobrego światła. Na stoliku obok przygotowywał farby, wodę, paletę, pędzle i zaczynał. Czasami spoglądał na jakiś obrazek i kopiował, a czasem malował z głowy. Kiedy malował mój portret, Długo mnie instruował, w którym kierunku mam patrzeć, jak trzymać ręce, jak poprawić sylwetkę. Broda wyżej rzucał co jakiś czas. Nie opuszczaj ramion. Nie umiałam spokojnie wysiedzieć, kręciłam się bez przerwy. Grażynka, broda wyżej, mówiłem ci już, korygował mnie co jakiś czas. W końcu dzieło powstało. Byłam piękna na tym obrazie. Wyjątkowo się sobie podobałam. Andrzej uchwycił w razie twarzy coś tajemniczego, coś czego sama nigdy by mu siebie nie dostrzegła. Piękny. Wpatrywałam się w obraz i kręciłam głową. Ależ ty masz talent. Wielki artysta z ciebie. Andrzej malował też wieśkę, swoją siostrę i chyba wielu innych znajomych. Prawdopodobnie również Władka, którego tak nie znosiłam, bo to on od wczesnych lat rozpijał Andrzeja. Swoje malunki rozdawał, czasem coś sprzedał. Kiedy wiele lat później Michał, jako nastolatek, poprosił, żebym mu podarowała obrazy ojca, zrobiłam to bez wahania, choć miałam obawy, że mogą zaginąć, ale <laughs> nie mogłam odmówić dziecku. Wezma je ze sobą do Niemiec, oznajmił. Chcę je mieć przy sobie. To jedyna pamiątka po tacie. Długo się nimi nie nacieszył. Odebrali mu je na granicy, podobnie jak i wieśce. Wiele obrazów Andrzeja przez długi czas walało się w jego domu rodzinnym na płatowcowej. Niektóre wisiały na ścianach, inne leżały połutkane gdzieś po kątach. Dziś mam tylko dwie jego prace. Wiem, że wielu ludzi posiada obrazy namalowane przez mojego męża, ale nikt nie chciał ich odsprzedać, choć i ja, i Kuba nalegaliśmy. Tym, co mnie najbardziej fascynowało, to jego spokój i opanowanie przy malowaniu. Był niezwykle konsekwentny i cierpliwy. Kiedy coś mu nie wychodziło, zamalowywał obraz i rozpoczynał od nowa i jeszcze raz, a potem jeszcze i jeszcze. Obraz na płótnie musiał być zgodny z jego wizją w głowie. Kiedy malował dosłownie znikał. Czasem trenował swój talent malarski na mojej twarzy. Na przykład kiedy wychodziliśmy gdzieś razem, najczęściej do kina, niekiedy na imieniny kogoś ze znajomych, choć rzadko to się zdarzało. Pierwszy raz pobalowałam się sama. Spojrzał na mnie uważnie. Hmm, – Fatalnie – okręcił głową z dezaprobatą. – Lepiej ja to zrobię. Usadził mnie przed sobą, wyciągnął moją kosmetyczkę, a z niej paletę cieni, kredkę, tuż ze szczoteczką, który działał tylko wtedy, gdy się dodało do niego odrobinę śliny. Wtedy sprzedawano tylko takie cuda. Później malował mi oczy, misternie rysował kreski, nakładał tusz na rzęsy – Robiąc to, nie zważał na czas, na nic, całkiem znikał, tak jak przyszta ludze. Kiedy skończył, cofał się dwa kroki i przyglądał się mojej twarzy z zadowoleniem. No, całkiem nieźle stwierdzał wyraźnie dumny. Całkiem nieźle, grażynka jak pięknie wyglądasz zachwycali się znajomi. Mistrzowskie kreski a jakie powieki po prostu szał! To dzieło Andrzeja! śmiałam się. I ja tak nie potrafię. Gdyby urodził się trochę później i nie pił na umór, prawdopodobnie zostałby wziętym wizerzystą, może nawet światowej renomy. Jednak w tamtych czasach mógł malować jedynie mnie. Andrzej miał jeszcze inny talent. Potrafił idealnie skroić materiał na spodnie. Potem zasiadał do maszyny i szył tak zręcznie, że wszystko leżało doskonale. Zawsze się elegancko ubierał. Nie nosił dżinsów, które uważał za nieszykowne. Mnie szył spódniczki. Podobały mi się. Lubiłam, kiedy zaczynał kroić coś dla mnie. Świetnie mu to wychodziło. Zupełnie jakby się z tym urodził. Pewnie mógłby zostać także oryginalnym projektantem. Nie znosiłam, kiedy jego starsza o siedem lat siostra wieśka oddawała mi swoje ciuchy, w których już nie chodziła. Nie chciałam ich, nie podobały mi się. Ale Andrzej kazał mi je nosić. Zobacz, jakie to eleganckie, to przecież wełna w dobrym gatunku, zachęcał. No dotknij, jaki to porządny materiał. No, to prawda, materiał był dobrej jakości, solidny, nie jakiś tam bistor, jakim zawalone były wtedy sklepy. Ale ja się w tym źle czuję. Nieśmiało protestowałam. Te rzeczy są przecież dla mnie za poważne. Wyglądam w nich jak własna ciotka. Jaka ciotka? Czy moja siostra wygląda na ciotkę? Pewnie się obraził. Masz nosić już nie stać nas na nowe. Ulegałam mu tak samo jak wtedy, kiedy byłam mała, kiedy mama kupowała mi ubrania, które do mnie nie pasowały. Zawsze byłam uległa. Bałam się postawić na swoim, zaprotestować. Jakiś obłęd. Nasz ślub odbył się zimą. Na początku następnego roku po śmierci mamy. Dzień wcześniej ciocia Dzitka załatwiła mi wizytę u fryzjerki Ewy, kuzynki ze strony męża. Ewa nie dość, że świetnie mnie uczesała, fryzura trzymała się bez zarzutu przez cały kolejny dzień, to jeszcze pożyczyła mi sukienkę i buty. Byłyśmy podobnej postury, nawet numer buta nosiłyśmy ten sam. Grażynka, zobacz, wyjęła z foliowego worka różową sukienkę, strzepnęła ją i przyłożyła do siebie. Ładna, co? Sukienka w kolorze pudrowego różu, związanym pod szyją żabotem, była wyjątkowo twarzowa. I do tego idealne, pasujące beżowe buty. Ładna bardzo ładna, potwierdziłam zadowolona. Może ją przymierzę? No, po to ją przyniosłam. Uśmiechnęła się życzliwie. Przebrałam się za kotarą. Leżała na mnie idealnie. Cieszyłam się, że nie muszę wydawać pieniędzy na sukienkę. Wyglądałam w niej z klasą. Ustaliliśmy z Andrzejem, że kupimy obrączki z tombaku, żeby było taniej. Bo właściwie po co nam złote? Andrzej miał się tym zająć, ale wieśka powiedziała, że pożyczy mu swoje z prawdziwego złota. Nie przyjmuj tych obrączek. Mogą wam przynieść pecha. Przestrzegała mnie babcia i ciocia. Sama mówiłeś, że wieśka rozwiodła się z mężem trzy tygodnie po ślubie kościelnym. W dodatku wystarała się u biskupa o rozwód, a jako powód podała, że był bezpłodny. Kto to może wiedzieć po trzech tygodniach bycia razem? Gadały jedna przez drugą. A w ogóle obrączki po kimś, komu nie wyszło małżeństwo, to nie jest dobry pomysł. Oskarżenie męża o bezpłodność w trzecim tygodniu trwania związku małżeńskiego wydawało się co najmniej dziwne. Po rozwodzie jej były, ożenił się z inną i rok po roku zrobił troje dzieci. dzieci. Wieśka wymyślała niestworzone rzeczy, żeby tylko realizować własne z mojego punktu widzenia dość ekscentryczne plany. No – A tak, kupimy tą bakowe. zgodził się Andrzej. – Nie ma co przepłacać. W końcu nie wiedzieć czemu wziął złote od swojej siostry.